Dobry wieczór. Cześć. Witajcie. Nocą jeździmy po mieście. Taki dzisiaj fajny dzień nam się złożył. Od rana ogień. Rano byłem manitką na usługach. Potem usługowe sianie łąki, co jeszcze nie jest skończone. Jutro jeszcze będziemy kończyć, ale no to później. Przygotowywaliśmy pod siebie. Tak, mamy akcję taką na Wrocławiu tutaj. Przerzuty. Jedziemy do galerii handlowej Magnolia Park. Tutaj miejscowi na pewno znają. Będziemy coś tam zabierać. W sumie nie wiemy, co i nas to nie obchodzi. Ważne, że no ładunek jakiś tam jest do zabrania. W godzinach nocnych, no bo wtedy wiadomo, jest pusto. Nie, ludzi nie ma i jest możliwość to tam wyeksportować stamtąd. Wjechać pod same drzwi też. Tak, na parking przed główne wejście mamy wjechać. I, no i nie będziemy spali. Od rana, tam już od 6 jestem na nogach. Manitu byłem, potem co, uprawiałem łąkę, pole znaczy pod łąkę. Pojechałem posiać nawóz z Filipem. Kamyczki jakieś tam trochę pozbierałeś. No i jutro jeszcze muszę jechać gruberem, trochę takie wertepy przy rowach, trochę twardszą maszyną muszę to doprawić właśnie. No i co, fokus potem, wałowanie, także do wieczora jeszcze zejdzie, bo tam mamy 7 hektarów do siania. A żałuję, że nie zabrałem kamery, bo właśnie tak nie spodziewałem się, że to tak wszystko się potoczy. Bo fajny filmik mógłby powstać, taki mój prawdziwy ogień, taki jak najbardziej lubię, że nie ma spania, jest zapiernicz cały czas. Może ten taki zrobimy, że zaczniemy wieczorem i skończymy jutro wieczorem, też może się uda. Bo i tak byłoby to pewnie za długie, jakbym zaczął cały dzień, a tak no to zaczynamy dzisiaj i jutro o tej godzinie może skończymy, nie no, myślę, że aż tyle nam nie zejdzie tam. Będziemy inne rzeczy później jeszcze może robić, ale to już... To już... Na pewno o tej godzinie jutro spać nie będziemy. No nie. Jeszcze za wcześnie dla nas. Kiedyś to była norma, jakoś tak było więcej takich akcji, a teraz no gdzieś mniej. A mamy do zrobienia kilometrów, a niech policzę. 40 z domu, jesteśmy już we Wrocławiu w połowie, no za połową drogi, dojeżdżamy. Odsłoń lusterko, bo ja muszę na lewy. 40 na miejsce, załadunek tam kilka godzin będzie trwał, potem 25 jakieś, myślę, coś takiego. Rozładować to gdzieś tam, w sumie no wiem gdzie, byłem tam już kiedyś. Rozładować. I co, do domciu, tylko że jak wrócimy na 8 rano, to tak liczę, będzie dobrze. I co, przepinka pod grubera, 7 z fokusem stoi, gruberem uprawimy. Potem co, wrócić po wał i wałować. Gruberem nie będzie za dużo. Gruberem tylko takie ramki tam jakieś. Zrobimy ramkę, wrócimy wertepy. Po wał i zaraz za fokusem będziemy wałować. A my jesteśmy na ulicy Żmigrodzkiej. Skręcamy teraz tutaj na obwodnicę śródmiejską, na most milenijny. Będą fajne widoki, ale nie wiem, czy jeszcze będziemy nagrywać, bo to jest kilka kilometrów, a nie chcemy też za dużo nakręcić tego czasu. To jednak... Ale nie, stoimy dalej. Tyle czasu, co będzie nagrywane. Chociaż powiem wam, że i tak lightową opcję mamy, no bo... Początkowy plan był taki, że ciągniemy na czepę, zostawiamy, chłopaki tam no, parę godzin będą ładować. Wracamy do domu po drugą, podstawiamy, tamta już powinna być załadowana. I co, jedziemy z tą pierwszą na rozładunek, im zostawiamy znowu, wracamy po tą i potem wszystko do domu pościągać. Ale auto jedno się zwolniło u nas i jedzie, także nie będzie. Kilometrów byłoby wtedy grubo ponad 100. Co ja mówię, grubo ponad 200. Bo myśmy trochę musieli lecieć, ale wtedy pustym zestawem, znaczy pustym, z samym wózkiem to bym sobie skrócił przez miasto, bardziej przez rynek bym jechał, koło galerii dominikańskiej, tam takimi fajnymi, ja to się śmiałem, kiedy ja tam wyląduję ciągnikiem, z naczepą, no. Z naczepą nie jechałem, manem kiedyś jechałem tam, solówką. Ale z naczepą jeszcze nie jechałem tam. No zobaczymy, no kiedyś na pewno, czy tym jeszcze się pojedzie. Pewnie coś by skończył. No, ale mamy lightową opcję, jeden kurs, także to na spokojnie, spania nie będzie, ale na spokojnie. A jak byłaby ta druga wersja, to nie byłoby spania, ale byłby ogień. Jeszcze bieganina za tym wszystkim. No. Zimno się zrobiło,
4 stopnie rano było, teraz pewnie podobnie będzie. Nie podoba mi się to. Tak fajnie się przyzwyczaiłem, że ciepło. Też ta trawa, którą siejemy, wypadałoby, żeby coś tam popadało tego deszczu, no bo jest pył. W taki piach to będziemy siać, aż się boję, co z tego będzie. No ale klient wymaga, no to będziemy siać. Też osobiście chciałbym, wolałbym trochę poczekać jeszcze. A my już co tu? Targ Piast, tutaj obornicką mijamy. Ten cały plac targowy, gdzie tutaj rolnicy się tam głównie z Sieradza, z Łódzkiego, z tych okolic takich warzywniczych, ziemniaczanych zjeżdżają się na targi. Tutaj wszystko jest sprzedawane. Takie produkty. W sumie rzadko mieliśmy okazję tutaj jakoś tak, dziadek tam czasami coś sprzedawał, ale no naprawdę rzadko. O, tu możecie zobaczyć teraz, to wszystko jest oświetlone. Tu praktycznie całą dobę coś się dzieje. Ludzie się tam zjeżdżają, potem dzień handlują. O, tak to wygląda. A ja widzę most już. O, nie tak daleko. Ale nic, nie będziemy, myślę, przedłużać, bo jak mamy nagrać taki solidny, no nie powiem, że dzień, bo to dniówkę, dobę, coś takiego. Vlog z ognia, tak. Że tak powiem. Dobra, robimy cięcie, zobaczymy, co później nastąpi. Dobra, dojeżdżamy. Po prawej mamy już to całe, cały ten sklep, tą galerię. Muszę zadzwonić, dopytać tutaj teraz, gdzie to dokładnie będziemy się ustawiać na ten załadunek, bo nie mam pojęcia już. Dobra, pokaż. O, czerwone światło. O, jaka tam karuzela, diabelski myn, czy jak to się nazywa? Halo? No dobra, i ja tu jadę zaraz w prawo, nie? No. Aha. No, no, dobra, ja tutaj rondo pierwsze mam. Dobra, wjeżdżam na nie i co, jeszcze kawałeczek? No, no. Zaraz, a dobra, widzę, no i wjeżdżać tam. Aha. I stanę tam. Dobra. No, no. Aha, na rondo jechać drugie i przez parking dojadę tutaj. Tak? No dobra, już się rozjeżdżają chyba samochody. Dobra. Jeszcze progi wstawili mi tutaj. O, pod koroną kiedyś byłem, to też tak w nocy właśnie puściutko to się jakoś tam jeździło. No, no, dobra, to ja tam w tą taką w prawo i pierwszą, nie? I tam się wyłamie przy budynku. A, dobra, ciul najwyżej, znaczy no, ale tam się, no dobra, najwyżej się cofnie, pusto jest. To teraz nie ma strachu. Ja na lewy tutaj zjadę. Już trudno, wjechałem to. Aha, widzę solówkę tam, nie, czy to nie nasze, to nie od nas tutaj. Tak, 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 dobra, ja tu do lewej to się wyłamie, tu nic się nie dzieje, najwyżej krawężnik, ale spokojnie się złamie. I co, i tu prosto przy budynku jechać, czy w prawo się łamać na parking? No, no. Dobra. To ja tutaj się wyłamię ostrzej, bo mi tutaj ten... no, jakaś tutaj dla niepełnosprawnych jest, a ja tutaj w prawo muszę.
Ludzie patrzą, co ja robię. Dobra, tutaj się wyłamie. Jest kosa. Dobra, i co tu? A tu jakieś teraz wysepki, jak to objechać? Kurde, chyba muszę do lewej tam. Aha, czyli no no, bo ja to tak jakby od tyłu się wbiję w tą uliczkę, co tutaj można, bo tam nie miałem jak tak ostro, nie? Tutaj jakieś te jest. Kwiatuszki, dobra, jakoś się wyłamie. Nie, dobra, się udaje. Właśnie ten zestaw niby jest duży, ale się fajnie łamie. Dobra, na styk. Dobra, i co teraz? Jadę w lewo, wbijam, co? Bo tu mam najłagodniej, tak. Tam drugim byłoby mi ostrzej, tu. Gdzie, tu idziesz przede mną? Dobra, widzę, no. No, to już damy radę. No i tu stajemy na razie. No dobra, to ja tutaj stanę już, nie ma ruchu. Dobra, jak widzicie, było wesoło jeszcze z telefonem. Ale dobra, kończę na razie. Dobra, musimy tutaj teraz zawrócić i wcofać tam w uliczkę, zobaczymy. Mam wizję jakąś, jeszcze tu mamy kilka samochodów i nie chce mi się czekać, aż oni pojadą. To jakoś tutaj zawinę. A tam, jak na złość jeszcze widzieliście, gadałem przez telefon z ręki, bo słuchawki nie naładowałem, jakoś nie... się tak złożyło, no co będę mówił dużo. A tu musimy zawrócić jakoś. Kurde, po parkingu dla osobówek takie rzeczy z naczepą, no. Fest. Filipa mam, to mi tam pokaże też, a samemu ile razy trzeba takie rzeczy robić. Co dla mnie nie jest problemem, ale zawsze to tam pewność mamy, jak ktoś tam z tyłu stoi i powie. Dobra, teraz tutaj do prawej i w banana będę musiał łamać, no bo tutaj stoją i nic nie zrobię, no. Trzeba tak się po kawałku jakoś nastawiać. A tam nie mam żadnego, nie? Kurde, muszę... Jeszcze kawałek dam i tam pojadę prosto. O, dobra. Coś z tego będzie może. Złącze mi tam syczy. Muszę zmienić, bo się wyrobiło. I przy tej naczepie, przy innych gdzieś jest dobrze, a przy tej jedynej naczepie, jak podczepiam, to jest lipa. Ale dobra, tylko powietrze, olej to wiadomo, nie pozwoliłby nikt, żeby tak leciał. Marnował się, brudził, to nie można. Jeszcze raz wyłamię i dopiero się ustawię na cofanie, nie? Mogę, tak? Dobrze? Dobra, teraz już będzie łatwiej. Znaczy łatwiej, tam mam ciasno, ale jestem ustawiony już do cofania praktycznie. Muszę wcelować między te takie słówki, takie składane, tam mi tylko dwa opuścili. Ale damy radę, nie? Czy nie damy? Damy. Lewą tam patrz! Co jest? Biegniesz. Co jest? Te między koła weźmiemy. Znaczy, no nie wiem, jak się uda. A czekaj, bo... O. Chwilowo mam taki martwy punkt, że w lusterku słabo widzę i bokiem nie widzę. Chyba jest dobrze. Mam tam przecież pilota. Co, mocniej w lewo? Jednak trochę w lewo. No, takie niskie to jest. To rurka, wiecie, ledwo widzę w lusterku. Że w ogóle tam coś jest takie. Aż
leżakiem belką lepiej nie zawalić, bo coś się wygnie. Prawdopodobnie jedno i drugie. A nie chcemy takich rzeczy. O, teraz się złamie i będziemy widzieć tam bok cały. Dobrze? Tak jak idzie, chyba będzie, nie? Lewa dobrze, tak? Dobra. Wózek tam nie mam nic, nie? Prosto, nie? Dobra, teraz już jesteśmy w domu, tylko po prostu będziemy ze 100 metrów cofać. Może nie 100. Trochę tam trzeba cofać. Ale nie takie rzeczy się, jak to jedna osoba mówi. Uciekamy na lewo trochę, ale łamiemy. Co tu tak świeci mi? Fajne światełko w sumie. A, przebiję trochę na wolniejsze, bo tak na pół sprzęgle mi się te cienie lamp tam w lusterkach świecą. Gdzieś nie przywalić. Na spokojnie. Jeszcze i tak czekamy, bo tam rozbierają jakieś tam wystawy dla dzieci. Coś tam się dowiedziałem, ładujemy, nie wiem dokładnie. Może później coś nagramy, jeśli będzie wolno. Na razie cofamy. Tutaj jest znajomy z solówką, też ładuje się. Właśnie z nim rozmawiałem, żeby mnie tutaj wprowadził, powiedział jak tu dojechać, bo sam bym przyjechał, no to by trzeba było na tych rondach gdzieś tam stanąć i wiecie, iść się dowiedzieć, kogoś tutaj z obsługi znaleźć. Ale już blisko, już jesteśmy pod wejściem, on tu stoi, ja też kawałek dalej cofam. Jeszcze auto tutaj podjedzie naszej i będzie na tyle, ma wszystko się tam zmieścić na nas trzech. Jak tam jeszcze daleko? To podjechać czy łamać się? No. I co? Już... No to podjadę trochę, nie? Do przodu, nie? Czy do tyłu? Dobra. Stoimy. Ile godzin? Nie wiem. Się okaże. A zobaczcie, co my tu wozimy. Takie... Pytacie często, co wozimy, a tu takie różne rzeczy się zdarzają, że sam czasami nie wierzę, co ja wożę. Jakieś wystawy dla dzieci, wieloryby. Paszczę ma. 30 byś tu wjechał prawie, Filip, nie? Jaskinia, światełko. Tam jakieś siedzenie jest. Tak to wygląda. Trochę postoimy, bo to trzeba wszystko rozebrać. Tutaj śruby. W elementach będzie na naczepy dopiero. W skrzyniach większość. A zobaczymy dalej tam. Przejdziemy jeszcze w drugą część. Mamy całą galerię dla siebie. Tylko, że pusto, sklepy pozamykane, nie ma nawet jak kupić. My znaleźliśmy czas na zakupy, to nam zamknęli. No, w tygodniu nie mamy czasu. W niedzielę pozamykają nam. Tutaj, w nocy zamknięte. No. Jest tych maneli tam. W
My z góry niewiele widać. Wieloryb jest jak mróweczka. A tam jeszcze jakieś bob budowniczy, coś tam. Tylko tam jakoś chociaż my jedną wywozimy, a drugą przez chwilę przywieźli. No bo składają, to tak. Nie wiem. Dzieci mają frajdę tutaj. My wywozimy, inni składają i tak w koło. Dzieci mają frajdę, a my mamy robotę. No. Robota nas kocha, my kochamy robotę. Tak. 24 na dobę. Jeszcze ludzi tutaj gdzieś tam czasem się spotka, nie wiem skąd ci ludzie wracają. Późno, 12 w nocy zaraz będzie. Ale chyba pójdziemy sobie do Maka, gdzieś tam mamy pół kilometra, nie, no coś 600 metrów. Mówię o 600 metrów, coś tam jakiś czas na nogach, dla was 2 minuty mniej. Chyba, że odepniemy ciągnik i lecimy jak wtedy. Ale nie, zobaczymy. Jeszcze głodni nie jesteśmy. Może później. No, tu mamy skrzynie popakowane takie, o widać. Żeby to się nic nie poniszczyło i było łatwe w załadunku. I żeby więcej weszło na pewno. Takie miejsca. Kiedyś palmy woziłem w Koronie. To była w sumie bardziej szalona akcja, bo ponadgabarytowe miałem wymiary. Wystawały mi palmy z dachem suniętym. Jechałem i wystawały mi grubo, ponad 4 metry miałem. Grubo. Także filmik taki będzie mieszany. W nocy transport, w dzień pole. Ciemnawo trochę. Ciemnawo, zimnawo, trzeba iść do kabiny. Dobra, jesteśmy tutaj już w pobliżu rozładunku. W pół do czwartej mamy. Czy zmęczeni, ja wiem. Chyba nie. Ulica parkowa na pewno jest. Tak. Jest parkowa, nie? Tak. Całe miasto musieliśmy przejechać. No, 20 parę kilometrów będzie. No to tak akurat wyszło, ale tak to jest. A będziemy mieli bardzo ciasny wjazd w bramę tam. Z takiej uliczki wąziutkiej, nie wiem. Ciągnikiem tam nigdy nie wjeżdżałem jeszcze, jak to będzie. Autem tam na styk jest. Z naczepą, ale z moich wszystkich takich spostrzeżeń wygląda, że... To nie tu Wima, nie? Wygląda, że ciągnik się troszkę łamie lepiej, tak mniej zachodzi. W dwóch miejscach łamany i nie zrywa tak nagle tej naczepy, tylko tak łagodniej. Ale dobrze, że jest pusto, bo w dzień to tu w takich miejscach to byłoby nieciekawie. Zaświecimy sobie, żeby było widać. Tu Wima, to jeszcze kawałek jakoś było. Możliwe, że tutaj, to chyba jest, chyba ślepa. Ale wjechać w taką i później wiecie, no. Trzeba naprawdę wiedzieć. Nie, jeszcze nie, dobra. To było, jeszcze dalej. Bo tam chłopaki ładują jeszcze dwa auta i mają tutaj dojechać do nas. Nie, no tutaj to bym się nie złamał, to bym musiał chyba tyłem próbować. Koperty jakieś kombinować, nie? A my już sobie tam spróbujemy, jak się tam nie będzie... No, we dwóch jesteśmy, to jak się ma wjechać, to się wjedzie, no bez problemu. Sam bym pewnie wjechał, jakbym tam się... Czasem wściekł i wysiadł, zobaczył. Szodry. Tu Wima, dobra. No to tak jest obrzeże Wrocławia. Długołęka już właściwie, a tutaj się kończy i zaczyna się Szodry. No widzicie. No nie wiem, no w takie ciasne miejsca czasami jeżdżę, że ja sam nie wierzę, że to się da wjechać. Ale pusto, obiecali, że uliczka będzie uprzątnięta z samochodów, że sąsiedzi tutaj przygotują, bo w nocy będzie akcja i tak się stało chyba. Dobrze, kiedyś tutaj już byłem, bo byłoby wtedy, wiecie, no niepewnie jechać takie nieznane.
A tutaj jeszcze mówili mi, że nie mogę najechać na krawężnik z prawej strony, jak będę tam się zadawał w bramę, bo sąsiad jakiś taki jest, że zaraz gada, że się tam... Ej, nie tutaj już? No tutaj jest. 12, no. Dobra. Także my ten, otworzymy bramę sobie i zaraz... Weź, zobaczymy jak to tam wyjdzie. No, wesoło mamy, zobaczymy. Na styk będzie jak wejdę. Zobaczymy co to będzie. Taki że styczek naprawdę. Ale to tak często jest, że jakoś się wydaje, ale wjedzie, jakoś tak. Muszę taką podłamkę tu zrobić, przejdzie mi nawet, udało się. Myślałem, że będę musiał cofnąć i się tam ostrzej tak. Jak tam? Czekaj, ściana mi teraz chyba tu nie przejdzie, nie? Dobra, mogę ją ostrzej złamać, bo widzę, że przejdzie, tylko tutaj ścianą. Nie, jeszcze mocniej, kurde. Tam z tyłu patrz na wózek, na naczepę tam niekoniecznie. Tutaj teraz. Kurde, napęd muszę włączyć, bo piśniczej pieprzony. No widzę, no spokojnie. Jeszcze ostrzej, ale złamie ostro, to mi tam przejdzie później, nie? Na styk przejdzie, nie? Właśnie tutaj nie było, jest ten. Ale ona się łamie cały czas. Obserwuj tam. I co? Dobra, jeszcze mocniej, no kurde. Ile razy będę łamał? Jak? Na styczek. No widzę. Dobra. Jest, mamy to. No mówili, że nie wjadę. A teraz trzeba wyjechać. Nie no, tam się w koło objeżdżało jakoś. Jak wjechałem, to i wyjadę. Tyłem jest zawsze łatwiej no, manewrować, ale trzeba też wiedzieć jak, bo łatwiej się ten zestaw układa tyłem. Dobra, nie wiem gdzie oni to będą rozładowywać. Zobaczymy. Gdzieś tu się trzeba przytulić, chłopaki później przyjadą, to powiedzą. Dacha nie mamy, to możemy stać, ruszać, kombinować. Sobie... O, jeszcze, żeby dwa auta z tyłu wjechały. Najwyżej im cofnę, jak będą chcieli. Dobra. Także z wjazdem było ciężko, ale wracamy, godzina 6:18. No to w sam raz, żeby zacząć nowy dzień. Wypniemy się pod Grubera i polecimy dalej. Mamy ile? 30 km do domu niecałe. Także będziemy później opowiadać, co tam się dzieje dalej. Przy innych, przy innych. Bo jeszcze nas trochę tam czeka. O, ludzie mają targ, a my lecimy. Którą mamy? No, w 8:30. W 8:30, przepięliśmy się pod Grubera. Kawka jakaś, jedzonko. I lecimy po drodze tutaj w Laskowicach, znajomemu hektar zrobimy jeszcze. I co, i później tam lecimy to doprawić pod Łąkę. I tak jak mówiliśmy, wał i dalej poszli, nie ma spania, wszystko. Pić kawę. Dobrze, że jest zajęcie. No, do wieczora zejdzie, bo będziemy jeszcze tam innych trochę mieli takich tematów już na podwórku porobić coś trzeba, ale to już tam w późniejszym zakresie. Pierw to trzeba, co obiecane, to trzeba porobić.
fajna godzina. Ja się czuję, jakbym kurde wstał dopiero. Może ty troszkę inaczej, ale ja... Ja wiem. Ja widzę, że ty zmęczony trochę. Trochę, ale... Trolika. Tak. Dobra. Będziemy na polu dalej coś tam... Sprawozdanie jakieś kręcić. No tak to wygląda. Tutaj taki ugór, musimy tam znajomemu ruszyć. Nie jestem zwolennikiem takich akcji, ale no jak trzeba, to trzeba. Obiecało się, to trzeba słowa dotrzymać. Coś tam będzie sobie robił z tym. O, widzicie jakie dziury. Nawet w biegu, na którym zazwyczaj jeżdżę gruberem, to nie mogę rzucić, bo dziury. No tam, co później będę robił, no to nic dziwnego, bo to takie... Orał ktoś, to tam takie babole powywalał. Kopce, to nie idzie jechać. Brony tego nie rozcząsły dobrze z szynami. Trzeba poprawić gruberem. A tu takie są... On też taki jest zielony, ale jeszcze się tam pomału to gruberem idzie. Nic tam nie trzeba orać tego, bo to też jeszcze właśnie później takie bruzdy zostają i się po tym skacze, jak ktoś nie wie co z polem zrobić i takie mieszanie tej ziemi w koło. A to sucho, jak szlak kurzy się. Ale się fajnie złożyło akurat. Zjechaliśmy się w połowie drogi, że jedziemy jeden za drugim. Na dwa, tylko nam się tu ktoś ładował. No, teraz mogę ostro się tutaj gruberem wychylać. Bo mi tam zahaczy. Tutaj będzie ładnie widać. O. A tu już mamy kawałeczek, działamy. No co? W butach. Za momencik na polu. Tak jest. No i zdziałamy pomalutku. Tutaj patrzcie, jakie tutaj wertepy. Już brony sobie nie poradziły, ciężkie, no bo tutaj żaden agregat, to nawet strach brać na takie coś, żeby nie połamać. Także gruber jest odporny. A resztę piach... No i śrubę upieprzy. No, zabezpieczenia sprężynowe, a oprócz tego śruba kołek też jest w razie czego może zerwać. To byś nie wykrakał zaraz mi tu. Patrzcie jak tam się kurzy, tam jest piach. No szósta klasa, najgorsze co może być tutaj, ale no... Klient chce tutaj trawkę, no to siejemy, no żeby tylko deszcz popadał, to coś z tego będzie, bo... Posiałem wczoraj, chociaż żałuję, że tego nie nagrałem, bo taki byłby wtedy w ogóle już komplecik nagrany, co my tutaj działaliśmy. Posiałem 150 kg saletry puławskiej. I potem 330 polifoski piątki, także no ładnie, dawka poszła solidna, żeby tylko był deszcz, to coś tego będzie, ale no nie wiem, na razie coś tam się nie zapowiada. W końcu jest taki dołek, to tam jeszcze... No wiadomo, no tu widzicie rów jest, to woda jest, ale co, na górce już nie ma. Sucho, już wjeżdżam na górkę całkiem suchutko. A tamto spod agregatu to tylko wypływa ten piach. A my tu jeszcze mamy parę przejazdów i trzeba jechać po wał. Wałowanie to też nie wiem jak to w tym piachu. Wody jakby nalał to chyba nie wiem, by się zakopał. Wał by wpadł po ramę. Nie no, aż tak to nie, ale by było trochę oporu. Więc jeszcze bruzdę tu zarównać mam. Trochę, a tu jeszcze poprawię. Tak to chyba w miarę, co? Jak myślicie, jak myślisz? Pięknej bardzo tu ciężko, będzie co trochę biegnie. No z ugoru łąki takiej no. Pięknej nagle nie zrobimy, no. A nie mamy pojęcia ile my już mamy nagrane czasu od początku, co to z tego wyjdzie, także... Coś poskładamy. Poskładamy i zobaczycie, ocencie i piszcie, czy to warto coś takie robić, takie łączone. Taki mój cały dzień chciałem w miarę, chociaż to jak już wcześniej mówiłem, no to nie jest dzień, ja nie wiem sam co to jest. Dzień. 24 godziny. Dupka. Ty. Tak. No i ten, no i zobaczymy, no. Trzeba próbować zawsze coś. Coś nie ma co się tam czaić. Może akurat się spodoba. Oto to jest takie rozbieżne wszystko. O i dobra, tu będzie. Tam podjedziemy bliżej, zobaczycie jak się je, jak to wygląda tam z bliska.
Mamy tu przy bruździe jeszcze. A! Złapał rewers, dobra, nie musiałem hamować. W tym piachu to gruber jest bardzo odpowiedni, żeby uprawiać szóstą klasę, nie? Takie łapy na 40 cm od razu lecimy. Nie ma co. Nie no, żartuję, chyba wiecie to. No bo nie każdy się na żartach zna, czasami na poważnie biorą ludzie. A my tutaj szybko przelecimy. O, świata nie widać. Dobrze, że tak w bok trochę idzie ten kurz, to filtry nie ciągnie, nie? Coś tam wilgoci widzę jeszcze w tej ziemi, jak gruberem robiłem, bo brony to wiecie, tylko powierzchownie, szyna zaciągła. No ale dobra, no zobaczymy, może coś z tego będzie. Nie będziemy tu im kurzyć samochodów, te cholera. Stanęli, no ja nie chcę tam przesadzić. Także nic, no. Jeśli ma być to w miarę w całości, nie będziemy nic tu przedłużać. Kolejne później zmagania będą pokazane. Kawę kolejną wypijemy, nie? Trolle. Kawa, ciasteczko i... Działo, mamy jakieś 7 days, ale to już zostawiliśmy sobie Orlena, tu mamy blisko, co? Jak będziemy jechać po Wał, to sobie zajedziemy z gruberem na Orlena. Kawka, ciastko jest i wio. No, także no, dla koników trawkę siejemy, tu konie będą się pasły, będzie jakaś tam stadnina budowana, kawałek pola wycięliśmy. Dobra, tutaj takie jest nierówne, to jeszcze poprawię, ale dobra. Na tym zakończymy tą akcję gruberową. Lecimy z wałowaniem, trochę nam się tu rozpadało, ale dobrze, niech pada, bo nic z tego nie będzie, jak ładnie deszczykiem tego tutaj nie podleje. Nie popadać. Musi fest w ten piach. Szyby ciapie, a tutaj już posiane jest, tylko zawałować do końca. Ale właśnie też z drugiej strony nie za dobrze będzie, jak popada, bo będzie kleił się wał i chyba nie będzie wtedy sensu tego wałować, bo wywalimy te nasiona na wierzch, bo wyciągamy. A tam mieliśmy taką wycinkę, hektar, właśnie będzie tam jakaś stajnia budowana, dom i musieliśmy to wyciąć, także trochę było kręcenia, teraz jedziemy po prostym już elegancko. 14. No. 14. No, 14-15 na godzinę tak jadę, równo fajnie wyszło w miarę. Jak na Ugór to jest super. Agregat robi robotę. Tam będzie właśnie co gruberem poprawiałem od drobu, trochę gorzej, ale damy radę, nie? Nie takie rzeczy się robiło. A wał już dobrze znacie, to tam nic nie będziemy wysiadać, trzeba cisnąć, bo deszcz przyjdzie i pozamiatane. I będziemy musieli przyjeżdżać specjalnie gdzieś tam w inny dzień. Na razie tak jest dobrze jeszcze. A ile już? 32 godziny na nogach, a jest godzina 14. No to mamy jeszcze czas do wieczora się pobawić. Mamy i czas, i jeszcze trochę tematów do wieczora. No, jeszcze także gdzieś tam chcę zdążyć, jeszcze dzisiaj coś zrobić, ale no jest szansa, ale zobaczymy. Na razie tutaj mamy zajęcie. Tu się tam trochę mi widzę klei, ale to nie z powodu, że już popadało, tylko na wale było troszkę tam takiego, jakiejś takiej glinki z takiej ciężkiej łąki, z takiego bagienka. I gdzieś tam trochę zostało i ziemia do ziemi już teraz się klei. O. Jeszcze zostało trochę nasion w zbiorniku i trzeba to wysiać. Bo już będzie fajrant. No to żeby tego nie wypuszczać ani nic, to weźmie to przeleci jeszcze. Coś tam sieje. Kożuch będzie potem, jak to się przyjmie. No, nie wiem, czy nie będę musiał tego wału tam skrobnąć trochę w tym miejscu, bo tak ten środek trochę się tam okleja. Chyba będzie musiał odkończyć. Ten skrobak jeszcze tak, no nie był potrzebny, nie był, a teraz by się przydał. Trzeba będzie to do następnego roku, już teraz ostatnie sianie, to się to zrobi. Dobra, telefon. No, wreszcie koniec. Udało się.
Pięknie to wygląda. Naprawdę aż się chce patrzeć. Równiutko fest. Ciągnik brudny. Wał już zaczęło kleić, ale domęczyliśmy to na koniec. Będzie mycie zaś. Ja już nie wiem nawet ile godzin się spałem. Jest chwilę po 18. Trzecia dwunastka nam pyknęła. 36. Ooo. Banieczkę trzeba coś zabrać przyjemnie. Dobra, myślę, że to już będzie z nagrywania tyle, bo to chyba czuję minut jest nawalone fest. Coś może fajnego z tego dla was złożymy. No, także piszcie, czy wam się coś takiego podoba, czy częściej, czy po staremu. No po staremu też będzie, ale czy coś takiego mamy jeszcze robić. Tak, co jakiś czas akcje, jak się no, będą teraz trafiały na pewno. A my jedziemy coś tam jeszcze delikatnie podłubać i co, no spać tam, po wieczorynce nie idziemy, ale... Ale jakoś tam trzeba będzie w miarę o przyzwoitej porze i spać. Także trzymajcie się, na razie. Na razie.